Siemaneczko ludziska, z tej strony Jarek i witam was kochani w kolejnym odcinku z serii oczywiście Rolnik w samotności, a dzisiaj ze mną młody Łukasz, czyli pomocnik SKR-u. Siemaneczko, witam. Witam, słuchajcie, Witam, witam. dzisiaj Łukasz postanowił przyjechać i no pomóc mi w orce po oborniku. Oczywiście w poprzednim odcinku został zakupiony cyklop, także serdecznie zapraszam, kto tam jeszcze nie oglądał. Także cóż, Łukasz, kurde, bierz się do Władymirca. I jedziemy na dwa ciągniki. Trzeba jakiś bieg wylosować. No to tam, kurde, nie wiem. Ja to czwórko będę orał. Dobra, także na spokojnie jedziemy, kurde, ropa zalana, wszystko jest, także nie ma co tutaj gdybać. Orka oczywiście pod rzepak, także no standardowo. O, ktoś mnie tutaj i naścina, dobra. Widzę, że jakieś lagi serwerowe znowu są. No i dobra, jakoś tu trzeba przeciąć. I no, dobra. Także zostawcie łapkę w górę, oczywiście komentarz, subika, kurczę, zapraszam do Lukiego Games na kanał. O, i łożem, kurwa, o. No, zagonowo, bo zagonowo. Że tak powiem, no na razie nie stać na sprint. Takiej kurde, ja tu może... Takiej kurde, Łukasz. Ja tu może, o, to nieco opuszczę głębiej. O, teraz to tak. Dobra. No, także oreczka na dwa zestawy. Oreczka na dwa zestawy, kurczę. Władymirec i 30 w akcji. Bardzo dobra robota. Jak tam Łukasz idzie? No dobrze, ładnie, ładnie nawet idzie. No tam, kurde, wiesz, w miarę możliwości to poustawiałem te pługi tak jak umiałem, nie? Może no... Może nie jest to tam za fajnie, ale kurde, powinno kryć. Wiadomo, to nie jest sprzęt, kurde, obrotowy czy coś. Także, kurde, oramy dziś obornik. Elegancko. No i cóż, pod rzepak, kurcze, nie? Także no będziemy, kurde, na... Będziemy na dniach, kurde, siewy rzepaku robić, no kurde. Także mam nadzieję, że Łukasz tutaj pomoże. Elegancko mam. No. Oczywiście Łukasza potem zapraszam na kielicha dobrego. Także, kurde, po robocie, kurde, dziot. Jak znalazł. No, jak to mówię, w ramach odpoczynku. Fajnie, że posłuchałeś, kurde, i przyjechałeś, bo mówię, kurcza, no, sam by też zaorał, ale mam drugi ciągnik, więc... O co ma stać? Tam, kurwa, trzeba pomóc też. Nie ma. Nie ma tak, że się nie pomoże. No toż właśnie o to chodzi, trzeba sobie pomagać, kurczę. Bo te gospodarstwo, no biedne takie to na razie. Wiadomo, jak to wuja kiedyś, kurde, za życie tam słabo inwestował. Ja to już nawet cyklopa się dorobiłem, ci powiem. O proszę, jakie rozwoje. Bardzo ładne. A no, kurde, za usługi powiem ci, że kurde, kupiłem właśnie cyklopa, koło piątki dałem, także niedużo. Znajomy z PGR-u zadzwonił, powiedział, że kurde, no właśnie tutaj jest taki cyklop fajny tego typu, więc ja mówię, dobra, bo nie mam czym obornika załadować, więc przyda się jak złoto. No, 30 robiła właśnie z rozrzutnikiem, a Władzia był do Władymirca. Wszystko pięknie, fajnie poszło. Także miodzio. O, i na dwa zestawy to idzie, kurde. No, nawet ubywa. No, może tego całego pola to nie założymy, kurde, na odcineczku, ale częściowo. Połowę, może. No, połowę może zrobimy właśnie. Tylko ja teraz tak bym zrobił, kurde, zdjęcie fajne. W celu miniaturki. Oto to, dobra, może coś takiego będzie. Także no, soki kurde za screeny, ale no. Niektórzy to lubią z widzów, bo tam ktoś pisał ostatnio. Fajnie jak robić zdjęcia podczas odcinka. Bierz to przykład. No, Władzie do remontu idzie już na zimę. Władzie do remontu na zimę idzie, bo już kurczę, on tutaj troszkę no dostał po garach z rotacyjną na usługach ostatnio.
Także trzeba się brać za malowanie jego. No i kurde, a propos koloru, to nie wiem, może na jakiś kurde zielony bym pomalował. Nie. No, coś innego. No, na jakiś taki, wiesz, ciemno, tak, ciemno-stary kolor, coś takiego, nie? Na przykład te, jak kojarzysz, 30 wychodziły pierwszego wypustu, to też były zielone. No, no, no. Albo 55, jak mój sąsiad ma też, kurde, oryginalną, to właśnie ma zieloną. A korpus ten, korpus szary, także kurde, no, zobaczymy, ludziska, co tutaj, jak to tutaj wszystko się potoczy. Ja tylko bym sobie zerknął, czy kurde się wszystko aby nagrywa. Dobra, widzę, że się nagrywa, więc fajnie. Panie Jacku, to nagrywa, nagrywa. Także wuja pewnie zadowolony, słuchaj, ta kurde. Tutaj ino z tego, jak ja tutaj działam prężnie. No fajnie, że poznałem ludzi, którzy kurde chcą pomóc. Typu Łukasz właśnie, który tam mówił, że z chęcią jakby coś trzeba, to wali jak dym. No kurde, ja tą 30 to powiem ci, męczyłby się jak licho. No i o kurde, na dwa to od razu, jak ładnie bywa. No ja ci powiem... Łyka wody wezmę. Dobra. A kurde, piwo przyniosę potem. Zaraz kurde, będziemy koło gospy do tego. Także no, pługi dwójki ogólnie na złomie kupiłem ci, powiem, za stówkę. No, bardzo ładne, tylko tam musiałem odkładnicy powymieniać, łożyska na kółku. Dłuta te, znaczy no, dolne lemiesze. No i jakoś to tutaj kurde idzie, no. Zawsze to wiesz, dwie skiby. Ważne, że kółko nie skrzypi. Ty, no nie, ja olejem przepalonym na smarową wszystko, nie? I to o tym. No to dobrze. Ryba bowiem nie wytrzymał. A wiesz, że ja znam taką osobę, co lubi jak coś skrzypi? Typu w ciągniku? Właśnie. Poważnie ci mówię. Kurde, kultywator ostatnio znajomy ustawiał. Mówi, o, ten dźwięk to mi... Bardzo odpowiada. Ja lubię, jak coś skrzypi. No może niektórzy tak, ja też bym nie wytrzymał, jak coś skrzypi. Ja ogólnie mam takie uczulenie, kurde, że jak coś skrzypi, to mi się gęsia skórka robi na plecach. Albo jak tniesz karton papierowy nożem. Też masz tak? O, albo styropian. No, człowieku, to wtedy kurwa, o, już taka gęsia skórka. Coś o, takiego jest. Kiedyś, kurde, braciek ciął papier nożem. Taki do rozpałki kartony. Ja mówię, weź wyjdź, bo nie wytrzymał normalnie. O co chodzi ty kurde z tym? No, ale jest tak. To mówisz też. Nie wiem, o co chodzi. No właśnie ja też. Ale najbardziej to styropian. Wiesz co, mi styropian to może niekoniecznie, ale kurwa karton to... O człowieku, lepiej przy mnie tego nie rób. No, także nie lubię jak coś skrzypi, lubię jak jest wszystko naoliwione. Tak ma być. Tak ma być, dokładnie. Tak ma pozostać. Kurde, zapraszam oczywiście na wcześniejszy odcinek, kurde, z kombinatu rolnego, bo tam z chłopakami nieźle z Ochką właśnie podziałaliśmy na cztery zestawy, także było miodzio. Więc kurde, kto tam ma chęć, to też zapraszam. No, w sumie na wszystko was zapraszam. Do Lukiego zapraszam, do siebie zapraszam. Wszędzie, gdzie popadnie. A jak? U mnie jakoś jak na razie filmów nie ma. Może kiedyś. No ale kto tam ma na przykład chęć, nie wiem, dawniejsze coś pooglądać, to też filmów nie kasujesz. No na razie nie. Kurde, i mnie coś suszy. No ja to mówię, to, ale woda już taka ciepła się zrobiła. Kurwa, w tej skrzynerce tu wożę. Albo sierpień to wiesz, jeszcze kurde pali w łeb, nie? No. No ale dzisiaj jeśli chodzi o IRL, to kurde, czyli Real, powiem ci tak, w dzień była pogoda, kurde, później jak się rozpadało, to masakra, a w dzień było fajnie słonecznie. No. Kurde, aż mnie tak zmuliło normalnie z tą pogodą. Temu mnie baniak wczoraj bolał, bo już wiadomo na co. A ty teraz od tamtej orzesz? No dobra, to możesz od tamtej w sumie. Jo, ty tam jeszcze tamto wyrób, bo chyba będziesz miał na dwa przejazdy, a ja już tu zacznę. No się to wtedy ładnie to na mnie. Dobra, dobra, to ja tutaj sobie orzę. Na spokojnie. 10 minuta, słuchajcie, odcinka, także nie będę tutaj zbytnio długo siedział. I się rozczulał, jak to się mówi.
Postaramy się szybko ogarnąć temat. Myślę, że kurde do 30 minut teraz będę nagrywał max. Nie ma sensu tutaj zamulać was kurde 40 minut filmu kurde z orki. Jo. Kurde te krzaki tutaj trzeba powycinać będzie. Mam znajomy marembak kurde z tej dawniejszej kurde... Jak to się nazywało? Sieczkarni do słomy, nie? No to trzeba będzie pożyczyć słuchajcie kurde rębaka i... Pociąć to kurde gałęzie w rębak, kurde drzewo na kłódki i tyle. Ten Krejzega stoi kurde na gospie, ale jak tyle lat nie odpalano, to nie wiem co to będzie. Na rano, ujdzie. No w sumie garażowana to nie... Nic tam nie zgniło, nie popsuło się tak. Tak. Aby było drzewo i prąd. Prąd jest, a drzew to też nie brakuje. Jeszcze mógłby sprzedać, kurde, tego drzewa. O, to ja kupię sobie, ogrodzę sobie. A proszę wyjście bardzo. Dla krów. A proszę bardzo, dęba, kurde, jesiony, panie, plony, kurde, co pan chcesz. O, proszę, proszę. Kurde. Wuja to tak szkodował, kurde, wycinać zawsze mówił, a niech rośnie, ale... Kurde, ile można to trzymać, żeby rosło, jak to mi kurde ciągnikiem zawracać się przeszkadza. A nawet jak żeś kosił ostatnio, to ze SKR-u przyjeżdżałeś bizonem, tu narzekałeś, że tam o kurde przy końcu to taki lasek, że trzeba pobycinać. No idź, kurwa. Barwę mi porysowały, kurwa. Kasy niba. Jak to teraz wygląda? Trzeba nowy kombajn kupić, bo nie będę takim obdrapanym jeździł. Mówię tam. O, ja to kurde na jesień wytnę, teraz to na razie wiesz, kurde, liście i tego, ale później jak to się obsypie wszystko, to ja to wezmę piłę, kurde, i zrobię porządek. By kombajnista... No wle... mówię, bo ja nie będę przyjeżdżał. Nie, no wytnę, tylko że wiesz jak to jest, jak tu zboże rosło, nie no, kurde, w sezonie nie wytniesz. Mm-hmm. No ale, tak, ale chyba, że wcimy. No, nie, na jesień, kurde, będę orał, jeszcze tutaj nie wiem pod co, to się namyślę zasiać, ale chyba pod pszenicę. To wezmę kurde wóz konny, cyk, 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 co w rębach, co na kłódki i... się w piecu spali. Dobra. O kurde, orka powiem ci idzie fajnie, elegancko. No już tutaj wziąłem ten zagajnik właśnie. Także 30 daje radę, trójki kurde jak najbardziej, no. No zaraz będziecie mówić pewnie, że o kurde trójkami orzesz, a nie dwójkami. Powiem tak, zależy na jakiej ziemi, 30 też do trójek się nadaje. Na przykład kurde w Realu kiedyś siemką kurde próbowałem trójki zapiąć. No to na ciężkich ziemiach to wiadomo, bez bieżnika nie podchodź, ale do, ogólnie dała radę, nie jakoś nie męczyła się zbytnio. Także to zależy. Jak masz opony, dobre bieżniki, obciążniki, plus kabina jeszcze. Wiadomo, bez kabiny to ciężko, bo kurde takiej przyczepności nie ma. Wiesz co, to kurde, ty tam kończysz, a se przetnę. Chyba. Dobra. No, ja tu już dużo nie mam. No, także kurde, no i pomału, słuchajcie, tej orki, no... Zawsze wolę przeorać, niby tutaj nie wymaga tego, no ale gram realistycznie, więc no jeśli chodzi o to, żeby to fajnie wyglądało, to trzeba zaorać obornik, nie ma co. Kurde, przodkowie nasi orali zawsze, kurde, obornik i to plon dawało niezły, więc teraz też trzeba, a jak przeorzesz, to i tyle peżu nie będzie. No, to jest właśnie najgorszy ten pesz, kurde, bo to idź, to ja to dobry oprysk trzeba. A nieraz to tak i tak nie pójdzie. Jak chcesz, to ci mogę wysłać zdjęcie, kurde, co ja kupuję i co ja pryskam. Polecam. No, proszę. Troszkę może drogowaty być, ale powiem ci, że warto, kurde, od lat stosuję. Mam gdzieś, kurde, w tym garażu bańki, to ci wyślę zdjęcie, co ja kupuję. Może i ty się domyślisz. Ale mówię, polecam, no, polecam, bo kurde, jeśli chodzi właśnie o ten upierdliwy pesz, to... Kurwa ze zboża to, no wiadomo, gdzieś tam nie, gdzieś będzie, nie, ale kurde, naprawdę jest skuteczny ten środek. A co najważniejsze jeszcze jest niezakazany jeszcze, kurde, Unia nie wymyśliła czegoś, żeby
zakazać tak jak zapaczeń, kurde, na ziemniaki. Patrzysz, ja tam spod lady, kurde, znaczy co? Słucham? Bardzo ładnie. Proszę, znaczy co nie? Nie. Tutaj trzeba będzie, kurde, do agrometu pojechać, kurde, muszę do gminy podanie ten, o przydział sadzawki, kurde, napisać. Ci powiem, że kurwa, tego pola coraz więcej, bo teraz powiększam. Dałoby się parę ziemniaków sobie tam posadzić, tam z dwie parki, trzy. No, fajnie by to było. Zawsze, zawsze swoje to swoje, a nie tam. No, nawet gdzieś, wiesz, od brzegu, nie, tam, kurde, pola kawałek zostawić, żeby sobie, no nie wiem, mówię, no 3-4 jakieś tam parki posadzić, kurde, tej logi czy winety i już. Drobno by się krowom oddało, kurde, większe by się sobie zjadło i no. Tylko no, kurde, nie wiem jak z przydziałem, kurde, no bo tutaj lata 80. jeszcze przydział, kurwa, o maszynie jest. Także widzowie, dajcie znać, czy idziemy w ziemniaki na następny sezon, może coś pomyślimy. Jadę szybko do agromy i nic mnie nie zatrzyma. Sprawa jest poważna, bo dotyczy ciągnika. Paliłem właśnie 30 i to z odprężnika. Kręciła bardzo słabo, mając pomoc prostownika. O kurde, akumulatory ci palę, kurwa, siedzą już, kurde, na następną wiosnę to się szykuje wydatek, bo tak, kurde, coś trzeba sprzętu kupić. Kurde, dwie szóstki trzeba kupić. Akumulatory właśnie. Bo ja tutaj mam rozwiązanie na dwa te, na dwie szóstki. Niektórzy jedną dwunastkę dają, ale ja tam wolę dwie szóstki. A jak to mówią, jak jedna padnie, to druga będzie kręcić. No tak. Nie wiem, kurde, wiesz co, w realu właśnie też kupiłem dwie szóstki. 185 amperogodzin. 185 do 30. No kurde, niby ktoś mówił, że tam za dużo, kurde, nie? Ale tak. To stoi ciągnik, to się akumulator rozładowuje. Jak miałem 125 czy 135, już nie pamiętam. No to kurde, powiem ci, że po dwóch latach wyjebałem je na gwarancję, nie? Aj, szkoda, kurde, bo pieniędzy, kurde, wsadził. Ale się wkurzyłem i kupiłem ZAP firmy. Właśnie 185, powiem ci tak. Może ciągnik stać całą zimę, kurde. Akumulatory wyjmij, nawet nie musisz ich prostownikiem ładować, kurde, zakładasz i pali. No to chodzi właśnie, żeby były te akumulatory wyjęte. Bo jak u mnie to na przykład się nie wyjmuje. Ty, no u mnie 30. U mnie 30 w zimę nic nie robisz. No bo do czego u mnie, jak jest większy sprzęt, nie? No cztery. No to kurde, akumulator się tylko marnuje, bo tam niby ktoś mówił, że ile jest mrozu, tyle procent wartości traci akumulator. Także no, kurde, u mnie przestój 30 ma. Siódemka w sumie tylko zimą palona jest. Też jakoś nie narzekam na palenie zbytnio. Aby dwa obroty i cyka. Nie chodzi. No i ja to będę miał zaorane. Jadę do ciebie. Dobra, my mamy, słuchajcie, kurde, 18 minutę odcineczka. 19 nawet wybiła. Także. To nawet położyliśmy ładnie. Kawałek ładny. No mówię, dlatego kurde chciałem ciebie prosić, bo samemu to by mi się kurde zaszło tutaj tymi dwójkami orać, czy trójkami nawet, to ja cię pierdzielę. Jo, mówię, tak się dzieje sobie te dwójkę. To zobaczyłem tam na ogłoszeniu na słupie, że gościu sprzedaje tego. Czwórki, pługi podorywkowe, nie? Też grudziąskie, tylko że do podorywki. I zastanawiam się kupić. Będzie można coś może. Ty, ale pod 30. Ale w jakim cenie? Ty, no ponoć fajne, nie? Kurde, no wiadomo, tam może jakieś tam drobne naprawy trzeba byłoby zrobić, ale za grosze, nie? I ci powiem tak, pod 30, kurde, mi się wydaje, że spoko opcja by była.
Chyba 30 powinno dać radę. Jo, powinno pójść. No bo to nie jest jakoś tak kurde. Nie no, tam tymi to tam 10 centymetrów max. No właśnie, bo to chodzi, żeby górną tą tylko zedrzeć, nie? No bo nie chce mi się kurde tych ustawiać. No, o tyle ustawiać co ustawiać, ale kurde, serio. Robić dwójkami pod orywkę to... Ja 2000 rok pamiętam. Jak ojciec kiedyś robił, jak byłem mały. Boże, dwójkami, człowieku. Łagin. I pomyśleć, kurde, że mój ojciec kiedyś, kurde, 17 hektarów 30 w sezon robił, wsio. Orał, kurde, siał, obornik, bronowanie i wszystko. To była masakra. No, to 30 dostała. No dlatego mi nikt nie wierzy, że mój ciągnik bez remontu ma kurwa ponad 26 tysięcy motogodzin. No kurde, jak tam trzeci, nie, drugi obrot tam już siedzi. A na tamtym, co teraz jest, to jeszcze działa w sumie, ale nie wiem, tam kurde, 7 tysięcy nakręcone jest czy coś. Ja jestem ciekawy, ile ma 55, ale nigdy się tego nie dowiem. No, jak masz zepsuty ten obrotomierz, to tak ciężko. Znaczy, teraz działa, ale ten wyzerowany był. No to po co, że i zerował? To on się... On się sam... Nie, wujo wyzerował. Sam jakoś tak pomyślał, że a, wyzeruje go i... Znaczy, ten nowy wstawił po prostu. No, no. Że wyzerował tylko się nowy. No mój ci powiem 25-26 tysięcy motogodzin będzie miał ze wszystkim. No. Raz tylko coś tam mi się skrzanił, myślałem wymieniać, bo wskazówka latała, ale później kurde linkę poprawiłem i już dobrze było. No proszę. Niektórzy to bez obrotomierza kurde, no ale... Podłącz kosiarkę, podłącz jakąś maszynę, gdzie musisz widzieć obroty, no to jednak to po to jest, kurde. Jak jest w ciągniku, to po coś jest. Tak, jak jest w ciągniku, to po coś jest. Bez potrzeby by nie upychali. Tak, no otóż to. Chociaż teraz już, kurde, tęsknę mi za tymi oryginalnymi obrotomierzami, bo kurde, kiedyś, no... Wiadomo, oryginalne luksusowskie obrotomierze to były lepsze 100 razy od tych kurde, co teraz produkują w chińszczyźnie. No, teraz to tam wszystko... A nie podobają dobry mi się. Evan. Mi się nie podobają w ogóle, kurde. Inny wygląd już trochę i jednak jak miałeś ten napis luksus, to było coś. Dobra, także zawracamy. Chyba ja... O kurde, ten gazuje tutaj. Też tu się przetniemy zaraz. No powiem wam, kurde, pola ubyło. Widzowie, także kurde, bardzo dobra robota. Myślę, że 30 minut max wystarczy, także jeszcze no jakieś 7-8 minut i będziemy kłóncić. Resztę się ogarnie później. No ładnie położony. A która minuta? Nie wiem. 23 mamy. Także jeszcze jakieś 7 minut coś odcinka. Kurwa, ten mały taki klin może zostać aby. No, nie spodziewałem się. Krótko się zrobiło? Myślałem, że dłużej nam zajdzie. Klim. Ja ostatnio widziałem, kurde, przyjeżdżałem tam w pewnej miejscowości. Wyobraź sobie tak, 4,6 razy 3 skibowy pług. O. Kurde, jakie fajne zestawy, no naprawdę, jadę sobie do miasta, zaniecam z kobietą po zakupy. Aż kurde, aż oko zawiesiłem jeszcze na takim wzniesieniu, kurde. No niczym PGR, kurde. Nie wiem, ktoś ma fajne maszynki, bo... Ktoś ma fajne maszynki, bo kurde, te 60 nie tyle co fajnie wyglądały, ale zadbane, naprawdę takie, kurde. A ja lubię zadbane sprzęty. Takie no... Kurde, nie to pogięte, nie to coś, kurde no... Mówi tak 60 jedna za drugim. No gościu, nie wiem.
kto tam ma, kurde, w głowie, no ale ktoś tam widocznie jakąś pasję musi mieć do tych 60-tek, bo normalnie to by każdy kupił przecież jakąś szóstkę, nie? I piątki ciągną pługi. Zależy też, co robi. Na przykład jak ma jakiś sad czy coś. Nie no. Tylko tam to jedziesz tam. Kurde, orał pole, no nie normalnie. Znaczy no mógł orać, ale gdzieś tam może ma za domem jakiś sadu trochę. Ja bym wolał 30. Ale znów 30 nie pociągniesz ile skip. No w sumie racja. Coś w tym jest. Coś za coś. A no ładnie, ładnie idzie. Kurwa. U mnie władzie jakoś wolno, 8 na godzinę. A daj mu większy bieg. No mam. Powinien dychę lecieć. To nie wiem. Wiesz, do remontu już kurde tam komprechy na pewno nimo. No. O, kurde, zwolnicę już wyjął u mnie. No. Oj, chyba trzeba będzie zajrzeć tam. Nie wiem, coś mam takiego, że jak z górki, to kurde takie wiesz o co chodzi, takie tłumienie jakby. Mhm. To normalne. To jest ciągnik z 86, więc nie ma co tutaj kurde wymagać. Ale jak na tyle lat, to wuja zadbał o 30, naprawdę, bo fajnie wygląda. No tutaj błotnik oddrapany, ale to kurde mam takiego sąsiada, który na błotniku jeździ po prostu obdach, wiadomo, siedząc. Dupę maszorsko, znaczy co? Dużo musiał siedzieć. Ty no, wiesz, czasami jak jadę gdzieś na usługi 30, to ty podwieź mnie po piwo do GS-u, nie? Myślę, dobra no. A i będzie. Nie no, ładnie położony. Położony kawał pole. No kurde, też mi się podoba łapka, także mówię, mówię, łapka w górę oczywiście. Komentarzyk tego typu. No i zaraz będziemy jakby kończyć. Siódka była i na dwie trójki, to byśmy to położyli całe pole. A tutaj myślę, coś już kurde ci powiem nad kupnem. Nie wiem, no niby mam 3 peka okazję kupić, ale nie chcę mi się zbytnio w 3 peka iść, ci powiem. Już wolałbym 60. Więcej. Dawaj, dawaj, władzio, władzio, władzio. No dawaj, no. No zaryć, no. Nie no, luks robota. Luksusowo jest. No co tu zostałeś, miocio? No, kurde, poza odcinkiem to już dokończę i będzie, myślę, że fajna robótka. No, także w następnym odcinku prawdopodobnie uprawa siewy. Coś takiego. No, bo też trzeba... może się razem złapiemy. No, w sumie kultywator jest, ja bym chciał, ty byś uprawiał. No. Dobra, kurde, ostatnie przejazdy. A ty tutaj złapiesz wszystko, czy nie? Powinienem chyba. Teraz zobaczymy. Dobra, to ja tutaj... jadę na ten kawałek. Jadę na ten kawałek, no i kurde, będziemy zaraz nie dokończyć. No, także luki, kurde, może nawet, słuchajcie, w następnym odcinku przy siewach pomoże, no to jeszcze lepiej by było, kurde, no to już będzie dla mnie naprawdę super sprawa, bo kurde, i się uprawi, i zasieje, także no później tylko zawałuje i można przewijać czas na wrzesień. No i dobra, słuchajcie, będziemy kończyć odcineczek, także my, kurde, tutaj sobie dokończymy tą robotę. No, ja wam serdecznie dziękuję oczywiście za to, że oglądacie
odcinki. Zapraszam na kanał Lucky Gamers. Zostawcie łapkę w górę oraz subika. A na dziś to wszystko. Także siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć. Siema.